tegorocznych filmach podaje nazwy drzew, krzewów i bylin kwitnących w chwili nagrywania. Tak więc większość została już przedstawiona. W sierpniu w ogrodzie kwitną hibiskusy, których mam sporo. Hortensja pnąca już przekwitła. Milin amerykański w trakcie kwitnienia. Miechunka rozdęta. Irka. Hortensje w dalszym ciągu cieszą nasze oko. Hortensja drzewiasta grandiflora, najwyższa jaką posiadam, ma już 2,5 metra wysokości. Zaczyna powolutku się przebarwiać. Hortensje ogrodowe. Jak w poprzednim filmie wspominałam, że niebieskie brzydko się przebarwiają, to tutaj mamy przykład takiej niebieskiej hortensji. Dla mnie nieładnie ona się przebarwia. Różowe natomiast ładnie trzymają kolor dłużej i fajnie się przebarwiają. Anabel. Kosmata, inaczej omszona, już też kończy kwitnienie. Brzydko się według mnie przebarwia. Zasycha tak na brązowo. Hortensja dębolistna, całkiem już przebarwiona. Zaczyna przebarwiać liście. Liliowiec.
wierzba całolistna pendula. Wiąz gejsza. O tej porze roku nie ma już takich ładnych cytrynowych listków jak na wiosnę. Magnolia Suzan powtarza kwitnienie. W sierpniu ogród już pustoszeje, pomału robię porządki. Wycinam przekwitnięte rośliny, w szczególności liliowce. Wietrzę ogród. Usuwam też przekwitnięte kwiatostany po jukach. Tutaj mamy floksy. Hortensja Pinky Winky przebarwia się. W cieniu wolniej się przebarwiają niż w pełnym słońcu. Ligustr. Wierzba poprowadzona na pniu. Hortensja Pinky Winky już całkiem przebarwiona. Pięknie się przebarwia. Według mnie najładniej z wszystkich bukietowych. Tutaj kolejna hortensja bukietowa. Limelite. Również zaczyna się już przebarwiać. I tutaj zaczynają się hibiskusy. Floks wiechowaty. Jeżówka.
hortensję bukietową im z red. Całkiem się już przebarwiła. Będzie przebarwiać liście na jesień. To była japońska krispa, mimo że już przekwita, to i tak w dalszym ciągu fajnie wygląda. Według mnie najładniej kwitnąca ta była japońska. Hortensja bukietowa Phantom. Najdrobniejsze kwiatostany, ale również ma swój urok. Perukowiec utrzymuje jeszcze przekwitnięte peruki, zasuszone już. Czmielina ma dużo zawiązanych owoców. Będą ptaszki zadowolone w zimie. Niejednokrotnie przedstawiana czmielina oskrzydlona przebarwia coraz bardziej swoje liście. Tak będą wyglądały w jesieni, takie czerwone. Berberys. Zbliżamy się do hortensji bukietowej Vanilla Phrase. Tutaj widać, jak zaczyna kwitnienie. Od bieli, następnie różowieje, a tak będzie kończyć kwitnienie. Młodziutka Limelight. Języczka pomarańczowa. Figwowiec. Nie tylko kwitnące rośliny zdobią ogród. Z zielonych również można stworzyć ciekawe kompozycje. Jedną z nich chciałam pokazać. Tutaj mam wierzby, dwie w jednym. Całolistna pendula. I japońska hakura nishiki. Jest świeżo przycięta, dlatego nie widać ich młodych odrostów różowych.
chyba już rozpoznawalna, Annabel i Vanilla Fraise. Szkarłatka amerykańska. Zaczynają dojrzewać owoce. Również ptaszki lubią. Jeszcze jedna Vanilla Fraise. Ciekawie wygląda, jak nie wszystkie kwiatostany są jeszcze przebarwione. Bo widać te młodziutkie, pierwsze kwitnące, białe i te przebarwiające się. Annabel też już widać, jak się przebarwia. Wierzba całolistna pendula, poprowadzona na pniu takim kręconym, pieńku. Wyhodowana przeze mnie z gałązki. Poprowadzona w dwa piętra. Przechodzimy do hortensji drzewiastej. Również przeze mnie wyhodowaną na pniu. Lubię eksperymentować z roślinami i tutaj próbuję połączyć ją z wierzbą, pendulą. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Ogrodnictwo uczy pokory i cierpliwości. Kolejny raj dla ptaszków będzie w zimie. Ognik szkarłatny. Przycięty już króciutko berberys. Dlatego ma jeszcze zielone liście. Nie zdążył się wybarwić, jak dostał światło, ale się wybarwi na bordowo. Chyba wszyscy wiemy, co to jest. I ostatnia hortensja, niedźwiedź polarny. Chyba jej tu miejsce nie za bardzo sprzyja, bo powinna mieć duże kwiatostany. Annabel w słońcu ma jasno zielone liście, natomiast w cieniu bardzo ciemne, prawie granatowe. Jeszcze jeden ognik szkarłatny, ale ten jeszcze nie dojrzewa. Będzie pomarańczowy.